Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Mamy już dzisiaj wtorek. Zapraszam Was do tego, żebyśmy razem wysłuchali Słowa Bożego i żebyśmy zobaczyli, że przez to Słowo Pan Bóg dzisiaj zaprasza nas do takiej szczególnej więzi, do szczególnej relacji ze sobą. Relacji, która opiera się na takim bardzo mądrym i odpowiedzialnym słuchaniu. Bo tylko w ten sposób możemy zbudować tą relację z Panem Bogiem. Zobaczcie, no dobra, ale to o tym, przepraszam, za chwilę, jak posłuchamy słowa. Zapraszam. Dzisiejszy fragment pochodzi z 8 rozdziału Ewangelii według świętego Łukasza. Wtedy przyszli do Niego Jego matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do Niego z powodu tłumu. Oznajmiono Mu: Twoja matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z tobą. Lecz on im odpowiedział: moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Oto Słowo Pańskie. Moi drodzy, dzisiaj widzimy taką dosyć nietypową sytuację, bo do Jezusa przychodzi Jego matka, przychodzi Jego rodzina, chcą się z Nim zobaczyć, no ale nie może dojść do spotkania z powodu tłumu, który się gromadzi, więc ci przyboczni uczniowie Jezusa donoszą Mu, że właśnie Jego matka, Jego bracia chcą się z Nim spotkać, chcą z Nim rozmawiać. To, co jest bardzo uderzające w tym fragmencie, kiedy się Jemu przyglądamy, przyglądamy się postaciom, przyglądamy się całej tej scenerii i temu wydarzeniu, to niesamowita pokora Maryi. Ona przychodzi tutaj i chce spotkać się ze swoim synem. Ma z nim na pewno bardzo głęboką i zażyłą relację, bo przecież ona jest tą pierwszą, która w pełni przyjęła słowo, tak? To słowo stało się w niej ciałem. I tutaj nawet nie chce wchodzić za bardzo w tą relację między matką a synem, bo jest to na pewno tak zażyła, tak głęboka, tak też jakby zasłonięta przed innymi ludźmi relacja, że nie ośmieliłbym się za bardzo w to wchodzić i to rozeznawać. Ale jednego jestem pewien, że Maryja tutaj chce też nas nauczyć takiej cierpliwości w oczekiwaniu na spotkanie z Panem. Że to ta cierpliwość na Jego reakcja, na Jego przyjście, na Jego działanie jest tutaj kluczowa. To się bierze z pokory. Ostatnio czytałem właśnie słowa świętego Jana Marii Wianeja, który mówi o tym, że pokora jest jak łańcuszek w różańcu, który scala wszystkie te koraliki, wszystkie te cnoty. Gdyby wyciągnąć ten łańcuszek, to koraliki się rozsypią. Tak samo z tym naszym życiem pobożnym. Żadna cnota bez pokory nie ma żadnej wartości. Że dopiero wtedy, kiedy ona jest budowana na pokorze wobec Boga, wobec drugiego człowieka, wobec siebie samego, to wtedy ona dopiero, ta cnota zaczyna błyszczeć, zaczyna funkcjonować, zaczyna przynosić nam korzyść duchową, korzyść taką życiową. I myślę, że warto tutaj cały czas wpatrywać się w Maryję, która cały, jakby nieustannie pokazuje nam na Jezusa. To jest ta scena z, prawda, z Kany Galilejskiej, kiedy to Maryja mówi do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek powie wam mój syn. Cokolwiek powie wam mój syn. A jedno, co wynika też z tej dzisiejszej Ewangelii, to to, że jest taka wielka konieczność tego, aby codziennie spotykać się z Jezusem w Jego Słowie. I to jest to, o czym chciałem powiedzieć wcześniej, mianowicie, że często w różnych rozmowach, czy to w konfesjonale, przy okazji spowiedzi, czy też w jakichś innych, pytam się swoich penitentów, czy rozmówców, czy czytasz Pismo Święte, czy czytasz Ewangelię, czy spotykasz się z Bogiem w Jego Słowie. Bo jeżeli nie ma tego spotkania, to wtedy ta nasza wiara jest tak naprawdę tylko i wyłącznie kreowana według swoich własnych wyobrażeń, swoich własnych jakichś oczekiwań i tak naprawdę w tym no nie ma spotkania z Panem Bogiem, bo jeżeli ma istnieć jakakolwiek relacja,
I załóżmy tutaj taką relację na przykład małżeńską. Jeżeli ta relacja ma być, jeżeli ona ma funkcjonować, ona ma się rozwijać, ona ma przynosić radość i szczęście dwojgu ludziom, dwojgu małżonkom, to jakby podstawą i fundamentem budowania tej relacji jest dialog, jest rozmowa. I to taka szczera, otwarta, otwarcie się na siebie. I tak samo jest z Panem Bogiem, bo ten sam mechanizm możemy przerzucić na relację z Panem Bogiem, na wiarę. Jeżeli ja nie będę, czy nie nauczę się w swoim życiu słuchać tego, co mówi Pan Bóg, jeżeli nie będę tego pragnął przede wszystkim, nie będę chciał usłyszeć to, co On do mnie mówi, no to można by się było zapytać, w co ja tak naprawdę wierzę? Czy to nie jest wiara, którą sobie sam skroiłem na swoją własną potrzebę, na swoje jakieś własne oczekiwania i tak dalej? Ale to wszystko jest puste. To wszystko jest tak naprawdę takim chodzeniem w ciemności, chodzeniem po omacku i to no może człowieka gdzieś tam sprowadzić na manowce. Dlatego tak bardzo ważne jest to codzienne spotykanie się z Jezusem w Jego Słowie. Jezus mi pokazuje to Słowo jako to szczególne miejsce spotkania z Nim. Że On właśnie przez to codzienne słuchanie, to czy codzienne rozważanie Słowa, On jakby nieustannie oddziaływuje na mnie. To jest działanie Pana w moim, Boga w moim sercu, w moim życiu, w mojej codzienności. I że często tego działania nie widzimy jakby wprost. My dopiero to możemy rozpoznać po, powiedzmy, owocach, tak? Po iluś tam latach, po jakimś czasie. To Słowo Boże jest miejscem spotkania z żywym Bogiem. To On mnie tutaj poucza, to On mnie tutaj uzdrawia przez swoje Słowo. On mnie stwarza na nowo, bo kiedy Bóg mówi, to tworzy. Jego Słowo stwarza, Jego Słowo sprawia, że się dzieje. Tak? To nie jest Słowo statyczne, tylko to jest Słowo dynamiczne. Bóg mówi i dzieje się. I teraz jakby kolejnym etapem tego słuchania Słowa Bożego, kiedy ja spotykam się z Jezusem, kiedy w jakiś sposób to Słowo też odsłania moje życie i widzę to, co jest w moim życiu, to Słowo Boże ma mnie prowadzić do kolejnego etapu, jakim jest wypełnienie tego Słowa, prawda? Jezus mówi dzisiaj w Ewangelii, moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Czyli jakby to słuchanie, które jest słuchaniem, tak jak wczoraj mówiliśmy, całym sercem, całym umysłem, całą wolą, czyli w pełnej gotowości, prowadzi mnie do owocu, którym jest wypełnienie tego, co to Słowo Boże we mnie robi, do czego mnie inspiruje, do czego mnie zaprasza. Dlaczego? Dlatego, że w tym Słowie jest życie. Jeżeli Słowo Boże mnie do czegoś inspiruje, to na pewno inspiruje mnie do tego, co będzie mi przynosić życie. Nawet jeżeli to będą trudne rzeczy, nawet to jeżeli będzie ode mnie wymagać skonfrontowania się z jakimiś też trudnymi sprawami w moim życiu. Ale jeżeli w tym jest Pan Bóg, jeżeli On mnie przez to chce przeprowadzić, to na pewno On mnie przez to przeprowadzi, bo dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. A więc słuchanie Słowa Bożego całym sobą, całą swoją wolą, umysłem i owoc tego słuchania, czyli działanie, robienie tego, do czego mnie to Słowo Boże inspiruje. To dzisiaj mi to Słowo mówi. I chcę Wam to dzisiaj zostawić, zaprosić Was do takiego właśnie spotykania się z Bogiem. Jeżeli przez Maryję, bo ona jest takim, myślę, jest doskonałą nauczycielką słuchania Słowa Bożego, bo ona nie tylko słuchała Słowa, ale ona je rozważała w swoim sercu, zachowywała, pozwalała, żeby to Słowo w niej mieszkało, żeby ono w niej pracowało i w ten sposób właśnie przynosiło owoc. Przez to zamieszkiwanie. I myślę, że to jest klucz do takiego rozważania Słowa Bożego. Nie mechaniczne, nie rozkładanie na części pierwsze, ale zamieszkiwanie, pozwolenie, żeby to Słowo, które czytam, żebym mógł przyjąć samym sobą, żeby to Słowo stało się gościem w moim sercu, czy może inaczej mieszkańcem mojego serca, żeby ono tam we mnie pracowało i przynosiło owoc. To tyle. Dziękuję Wam za dzisiaj, serca Wam błogosławię i mam nadzieję do zobaczenia jutro, jak Bóg da. Szczęść Boże. Pa, pa.